Cześć, witajcie na moim kanale. Ja jestem Kukman, a to jest kolejny test urządzeń do retro konsoli. Jak widzicie, są to dwa adaptery od firmy 8BitDo, czyli 8BitDo. Tutaj jest logo, na drugim też jest logo. I są to adaptery do starych konsol, do SNESa i do Genesisa, czyli Sega Master System i Super Nintendo. Jak zobaczycie, to jest typowa wtyczka do konsoli SNES, a tutaj jest taka Amigowa, ale to do Segi. I ja oczywiście nie mam ani SNESa, ani konsoli Segi. Mam Super Retro Trio, więc było pytanie, najpierw kupiłem ten do Segi. Było pytanie, czy to będzie działać z Super Retro Trio. I gdy otworzymy tutaj i przełączymy ten przełącznik na Sega Mega Drive, można wpiąć w to miejsce lub z drugi port, w zależności jak będzie potrzebować, tak wystaje i teoretycznie powinien działać, tak? I to samo jest z tym drugim. Wciskamy do port od SNESa, przełączamy na SNESa i też powinno działać. I działa. O dziwo działa. Ja sobie tą konsolę tutaj na bok wstawię. Może logo widział, było widać. Czyli to jest ten model Super Retro Trio 3 Plus, czyli ten z HDMI. I testowałem to na czterech różnych padach, które akurat mam. Oczywiście w standardzie jest dodawany do Super Retro Trio taki pad. Niekoniecznie każdemu może leżeć ten pad, tak? Ale on bez problemu działa, on jest zakończony SNES-em, czyli taką samą końcówką jak tutaj, tak? Jeżeli ktoś bardzo chce poczuć się retro i tak dalej, to może zawsze sobie kupić tej samej firmy. Ja nie będę oddzielnych recenzji robił, ale oni wyprodukowali taki pad Segi. Tutaj nie ma spustów, tylko jest przycisk Mode. A, B, C, X, Y, Z i Start, tak? I jest zakończony końcówką Segi. On bardzo ładnie działa, Super Retro Trio. Naprawdę fajnie mi się na nim gra. A no, do SNESa wypuścili takiego pada, czyli też na wzór tego od Nintendo. Ten już jest ze spustami. Jakość wykonania jest całkiem przyzwoita w porównaniu do tych chińskich, które można kupić, które może już widzieliście na moim kanale. Tylko ta wtyczka mi się tutaj za bardzo nie podoba, taka jakaś taka. Ale zawsze to jest alternatywa, tak? No ale co jeśli no nie lubicie tych padów, tak? I chcielibyście pograć na swoim ulubionym padzie od PlayStation lub Xboxa i podobno to wszystko wspiera, tak? Więc zacznijmy od tego odwór na razie, na bok, że testowałem to na oryginalnej grze na SNESa, oryginalnej grze na Mega Drive'a i na Everdrive'ach do Segi i do SNESa. A także na, tutaj jest to gniazdo na górze od NES-a, tak? Czyli uruchomiłem też gierki z NES-a. I zacznijmy od tego, od Segi. Ten adapter działa po pięciu tutaj. Przełączenie na Mega Drive'a działa z tego portu i działa tylko i wyłącznie z platformą Segi. Nieważne co zrobicie, czy nieważne jak będziecie przełączać, to jedynie gierki uruchomione z Mega Drive'a czy tam z Genesisa wsadzone w ten slot, one będą działały z tym adapterem. Jeżeli będziecie chcieli pograć w gierkę od SNESa, nie da rady, jeżeli od NESa tak samo, to nie działa. On działa tylko z gierkami na Mega Drive'a i na Genesisa. Czy działa z Mega Drive? Działa, ale zaraz do tego wrócę. Więc jeżeli ktoś kupuje Super Retro Trio lub ma konsolę Segi, to działa ten adapter całkiem przyzwoicie, łączy się z padami i tak dalej. O padach za chwilę opowiem. Jeżeli chodzi o ten adapter, to jeżeli macie Super Retro Trio i zastanawiacie się nad kupnem któregoś z tych adapterów, to zdecydowanie lepiej jest kupić ten adapter. Dlaczego? Bo w momencie, kiedy go tutaj wepniemy, ten slot i przełączymy tutaj na SNESa, to działa ten pad tak samo jak ten oryginalny.
Na tym oryginalnym, pomimo że on ma tylko końcówkę od SNES-a, można grać w gierki z Genesisa, ze SNES-a i z NES-a. I tak samo zachowuje się ten adapter od 8-bit DU. Czyli bez problemu można grać na wszystkich platformach. Jedyne małe ale, w którym przypadku ten jest lepszy, jak się popatrzycie na pad od Segi, to on ma 6 przycisków tutaj z przodu. Ten pad i większość padów do nowych konsol są 4 i spusty. I właśnie tak dziwnie to działa, że na przykład w grach, głównie to jest w grach platformowych, problem pojawia się. Zazwyczaj skok jest na przycisku C, a przycisk C jest tutaj na tym padzie. I tak samo jeżeli weźmiecie pada od Xboxa, wszystkie te przyciski tutaj ładnie działają, ale skok będzie w tym przycisku, czyli ten przycisk C będzie w tym przycisku. Niezbyt to wygodne. W momencie, kiedy podłączycie od 8-bit DU, to automatycznie się przypisuje tutaj przycisk AB, a przycisk C wchodzi na przycisk X albo Y, teraz do końca nie pamiętam, czy tam na trójkąt, czy kwadrat przy PlayStation, tak? Czyli pod tym względem ten jest wygodniejszy zdecydowanie do gierek z Segi i z Mega Drive'a i z Genesisa, ale ten jest bardziej uniwersalny, tak? Jeżeli ktoś się przyzwyczai na tym, że tutaj tym się będzie skakać, to śmiało może kupić tylko i wyłącznie ten. No jeżeli ktoś chce wygodnie sobie grać i w te gierki, i w te gierki, to lepiej się zaopatrzyć w dwa. Dobra, to by było na... Przepraszam. To by było na tyle, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób się to podłącza. Jak to współpracuje? Bez problemu uruchomiłem gierki. Już pokazałem tutaj Another World z moją robioną naklejką. Bez problemu to działało mi z Flashbackiem na SNES-a i bez problemu z moją Prince of Persia, czyli z gierką z Pegasusa wsadzoną w adapter na Famicona, tak? I bez problemu to też działa ten adapter. Nie Sega, tylko ten adapter działa z tymi wszystkimi gierkami, tak? 8-bit DU działa tylko i wyłącznie z gierkami z Sega Mega Drive. Co na temat tych dwóch Everdrive'ów? Oba, ten działa oczywiście tylko z tym, ten działa i z tym, ale problem polega na tym, że bardzo często się wiesza sam wybór gry, samo ładowanie ROM-u do pamięci zawiesza konsolę przy włączonych adapterach, więc ja polecam najpierw sobie podłączyć oryginalnego pada do któregoś z portów, tak? Włożyć sobie gierkę, przejść na SNES-a, wybrać sobie tytuł, który chcecie, wcisnąć start, żeby się załadowało, wyciągnąć pada, przy włączonym to się nic dzieje, by sprawdzałem, czyli wyłączyć pada, przepraszam, podłączyć adapter, połączyć się z padem i wtedy bez problemu działa gra. Jeżeli chodzi o samo menu, mają problem, obydwa mają problem. I ma problem ten adapter, i ma problem ten adapter. Strasznie trzęsę stołem dzisiaj, coś, przepraszam. Więc trzeba brać to pod uwagę. Jeżeli macie Everdrive'y, no to trzeba je ustawić jakimkolwiek padem, bo to niekoniecznie musi być pad oryginalny, może być ten od SNES-a podpięty i wybrać sobie tytuł, który chcecie, załadować go do pamięci, wypiąć pada, podłączyć adapter jeden albo drugi i wtedy bez problemu można grać. Na tytułach oryginalnych, czyli na Another World, na Flashbacku jeszcze mam Mortal Kombat i tam kilka innych gierek, bez problemu to się działa, tak samo na tych gierkach z NES-a też bez większego problemu działa i nie ma tych problemów. Zauważyłem tylko na Everdrive'a, że są problemy. Dobra, z jakimi padami to testowałem? Testowałem to, już pokazałem wam, padem od Xboxa, bez problemu się łączy. Czyli wsadzamy baterię do środka, wciskamy jednego albo drugiego, one mają tutaj, jak zauważycie, port USB jest do aktualizacji, po opakowaniu jest dodatkowy, tutaj też jest USB, to się podpina do komputera i można zaktualizować oprogramowanie w środku, ale oni rzadko wydają aktualizacje, więc raz wystarczy na pół roku śmiało. Ale dobra, wpinamy to do konsoli, wpinamy baterię do środka. W momencie, kiedy podamy zasilanie, zacznie mrugać dioda. Wciskamy ten przycisk tutaj,
odpada i po chwili one się łączą ze sobą. Tak samo tutaj, tak, jest przycisk do łączenia, więc połączy się bez większego problemu. Pad od Xboxa, to jest od Xboxa S, czyli oni dają te pady do Xboxa One S i do Xboxa One X, ja akurat mam od X-a i one się łączą. Jeżeli chodzi o pada od Xboxa One, tego pierwszego grubego, on trochę tutaj inaczej wygląda, on podobny jest do pada Elite i one się łączą w inny sposób. Te adaptery nie zauważą właśnie tych padów od Xboxa One, FATA i od Elite. Żeby Elite zadziałał z tymi dwoma adapterami, trzeba mieć dodatkowy adapter, który akurat ja posiadam, przed chwileczką sprawdzałem, Broka, tak? Czyli wypinamy sobie to, przełączamy w ten sposób, przytrzymujemy długo ten przycisk, długo, a teraz się nie chce, ale on powinien nam na czerwono zacząć mrugać. O, coś nie miga. Jeszcze raz go wypniemy jedną ręką, tak jest. Przepraszam, zabiorę go z tego, bo się ciężko mi wchodzi w mojego Elita ten adapter. O, dobra, siedzi. No dziwne, wcześniej jak przytrzymywałem, to mi migała dioda na czerwono i w momencie, kiedy wciśniemy ten przycisk, to on się łączy. Ja mam teraz go z połączonego z tym adapterem, może go na siłę próbuję znaleźć, nie mam pojęcia, ale działa to. Czyli jeżeli macie pada Elita, jeżeli macie Xbox One Elite albo od pierwszego pada od Xboxa One, czyli tego FATA, który ma, charakteryzuje się tym, że też tutaj ma taką jakby blaszkę, to samo wycięcie co tutaj. Jeżeli macie z tym wycięciem, no to musicie sobie kupić ten adapter i będziecie wam działał ten pad z tymi adapterami. Zresztą z żadnymi adapterami, dlatego dokupiłem ten adapter od Broka, żeby się łączyć z innymi konsolami, tak? I co? I sprawdzałem jeszcze z tymi adapterami, to jest mój pad od PlayStation 4, oryginalny, to nie jest ten, ja sobie po prostu powymieniałem przyciski na aluminiowe, gałki, przedłużyłem sobie spusty i takie uchwyty, ale to jest pad od PlayStation 4. On tak samo się łączy bez problemu, wystarczy wcisnąć przycisk opcję i PlayStation, on zaczyna migać, intensywnie wcisnąć ten przycisk lub ten przycisk i się połączy i działa też bez problemu. Jedyny pad, który sprawdzałem, a nie działa z tymi, to jest Razer Ultimate, ale on ogólnie jest z nim problem. To pochalatone, bo ja go rozkręcałem. On ma tutaj od spodu taki przełącznik. Na środku jest ustawione na USB. Po lewej stronie mamy PlayStation, po drugiej mamy PC. I w żadnym trybie ani PS4, ani PC nie chciał mi się on połączyć. Więc ten pad nie działa. I to było na tyle. Troszkę sobie pogadałem. Jeżeli naprawdę nie chcecie grać na tych starych retropadach, a chcielibyście pograć sobie na padzie, który lubicie, podobno działa jeszcze z DualShockiem 3, ale ja tego nie sprawdzałem, bo nie wiem, gdzie wróciłem mojego pada. Ten adapter mogę z czystym sumieniem polecić dla konsoli Super Retro Trio, bo działa bardzo ładnie. Ten adapter działa tylko i wyłącznie z grami Mega Drive, ale wygodniej się na nim gra w gry z Mega Drive'a niż na tym. Więc jak uważacie, jeżeli macie pieniążki tylko na jeden, to lepiej kupić sobie ten. Jeżeli lubicie gry Segi, nie gracie w gry z SNES-a, to sobie kupcie ten adapter. I to było na tyle. Jeżeli wam się podobało, to może coś stworzę jeszcze na temat jakichś adapterów czy coś takiego. I mam nadzieję, że się podobało. Do usłyszenia. Cześć.